Głupi żart czy realne zagrożenie? Służby w całym kraju zostały we wtorek 22 lipca postawione w stan gotowości. Wszystko za sprawą anonimowego maila, w którym autor sugeruje podłożenie ładunków wybuchowych w różnych budynkach użyteczności publicznej w całym kraju. Takie maile trafiły m.in. do Urzędu Skarbowego w Łukowie oraz Łukowskiej Prokuratury Rejonowej. Naczelnik skarbówki oraz zastępca prokuratora rejonowego zdecydowali o ewakuacji pracowników. Naczelnik Waldemar Miechowicz tak relacjonuje to, co stało się we wtorek 22 lipca. Przybywając do pracy zostałem powiadomiony przez pracownika sekretariatu, że na skrzynkę mailową urzędu dotarł mail o zagrożeniu bombowym. Takich rzeczy nie możemy lekceważyć, w związku z tym uruchomiłem procedury obowiązujące w urzędzie, czyli przede wszystkim powiadomiłem kierowników komórek organizacyjnych, żeby powiadomili wszystkich swoich pracowników oraz przeszukali własne pomieszczenia w celu ewentualnej identyfikacji przedmiotów obcych. Pierwszą rzeczą również było powiadomienie policji. W związku z tym, jak przybyła policja, przejęła ona już nadzór nad akcją i w tym momencie dostosowałem się do poleceń policji. Czy konieczna była ewakuacja pracowników i interesantów, którzy przebywali w tej chwili w urzędzie? Z perspektywy można powiedzieć, że może niekonieczna, ale w danym momencie nie można było tego przewidzieć, w związku z tym uważam decyzję podjętą za słuszną. Wspólna nasza akcja trwała około 2 godzin. Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, prowadzone są obecnie działania mające na celu ustalenie autora maili. Grożą mu konsekwencje karne.